Pacjentem tak zwanym zero, który zakaził koronawirusem personel medyczny i pacjentów na oddziale wewnętrznym pierwszym, jak informuje Krzysztof Zając, wiceprezes szpitala na Józefowie, jest około 40-letni mężczyzna, którego przyjęto do szpitala na Józefowie w minioną sobotę. Jego stan zdrowia był krytyczny, lekarzom udało się uratować mężczyźnie życie. Okazało się, że jest nosicielem koronawirusa. Zakażeniu uległo 3 lekarzy i 3 pielęgniarki, ponadto 9 pacjentów z oddziału wewnętrznego pierwszego. Jedna z tych osób trafi na oddział zakaźny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, jedna zostanie poddana kwarantannie domowej. 7 pacjentów z wynikiem dodatnim zostanie przewiezionych najprawdopodobniej do szpitala MSWiA w Warszawie. Pacjenci niezakażeni koronawirusem trafią do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, szpitala w Kozienicach oraz zostaną wypisani do domów.